Spoko. O, teraz powinno być super. Już ci naprawdę... O, właśnie. Nie, mi się po prostu pomyliło to, no i tyle. No. Znaczy, pisał tam ten komunikat malutki taki, był na tym, ale... Mhm. Nie zwróciłem na niego uwagi. Ciekawe, jak teraz odwrócisz. Założyłeś oczywiście opony te, wyścigowe. Tak. Wyścigowe, no. Wyścigowe. A, kurczę, zawracajże. To mówisz, ile nam braknie? Tych punktów? Dwóch. To nie tak miało być, panie. Nie tak to miało być. Mogliśmy oboje wziąć, wiesz co, te długie takie przyczepy. No, tylko byś musiał mieć tego wielkiego, co ja mam. Właśnie. Ale wiesz, dla mnie sukcesem będzie, jak w ogóle zajedziemy z tym drzewem do punktu rozładunku. Nie to, że zawiedziemy wszystkie punkty, tylko to, że w ogóle tam dojedziemy. Dobra. I tak jakieś osiągnięcie teraz zdobyłem. No i wiadomo. No teraz na tym update'cie teraz... lepiej się, powiem ci, jeździ na klawiaturze. Tak? No bo ja, tak jak ci powiedziałem wcześniej, ja głównie grałem na kierownicy. Też jakieś dziwne krzaczki ci tam wychodzą z tyłu. O, jest. Złożyło się ładnie. Lucian, co by tutaj wykombinować na szybko? To znaczy? Żeby jednak wziąć. No nic, byśmy musieli się tam wrócić. Ty wiedziesz, ile punktów? 4. A ja 2. Chyba, że cysternę rozładuję i wezmę, ale musielibyśmy mieć warsztat. Gdybyś wziął w tym pomarańczowym, tak samo jak w tym niebieskim, co teraz ciągniesz, no, to by było dobrze. Lucian, poczekasz tu na mnie? No. Poczekasz? Tak. Dobra. Daj mi dosłownie kilka minut. Tak to być nie będzie. Słuchaj, włączę turbo odpierdalacz i zaraz tam będę na miejscu. W sumie, kurczę, ile tam mamy drogi do tego warsztatu? Nie ma dużo. Droga jest prosta. Nie ma dużo, tylko cała mapa. Jak cała mapa? Ale ta mapa jest mała. No wiem, już sporo się oddaliłeś. Słuchaj, to będzie seka 5. Chyba, że inaczej. Ja dowiozę te i pojedziemy na 2 razy. I pojadę na 2 razy. Czasu nam braknie. Nie. Tak, jeszcze musi być przerwa na reklamy. Wiesz, ile sneakersy reklamują? A banki ile? Wiesz co, już mi te reklamy też biorą, że tak powiem, troszeczkę na nerwy, bo zobacz, ile jest reklam w telewizji pod tytułem Bierzcie ludzie kredyty, nie? Ja nie oglądam telewizji, mam spokój. Znaczy, wiesz co, ja też nie, no ale gdzieś tam, pomimo tego, gdy tam telewizor gdzieś tam leci, to i tak to słyszysz, nie? Najbardziej mnie wkurza to, że te reklamy uczą ludzi brać kredyty, ale żaden program ani żadna reklama nie nauczy cię, jak żyć bez tych kredytów. To jest właśnie... W sumie ciekawa sprawa. Dobrze, że pojechałeś. No. Bo ja mam tutaj czas, żeby się pobawić. Jak ciebie nie było, wysypałem cały towar. Co ty zrobiłeś? Wysypał mi się cały towar. Ładunek. No i weź go zostaw na chwilę samego. Mówię, nie, ja... grzecznie poczekaj. No to Lucjan nie będzie grzeczny i nie będzie grzecznie czekał. Poczekaj, ja tu zaraz wszystko na... Ojej. Ty zdążysz się załadować, zanim ja wrócę? Oczywiście. Bo ja muszę podnieść pojazd. Mam niedaleko już do warsztatu. Mam radę. W sumie to wiesz... Żałuję teraz, że od razu nie wziąłem tej przyczepki. Trudno, zdarza się. Tam jest jakaś droga, ale... Momento. Może zabłądziłem. Ty jesteś tu? A gdzie ja jestem? Ja jestem tu.
Boję się normalnie, wujek, co tu się dzieje? Spoko, spoko. Ja sobie GPS-a teraz włączę. Okej. Okay. Dobry patent. Będzie szybciej, nie? Ups. No jasne. No właśnie. Ups. I teraz... Nie no, słuchaj, jest godzina 4. Ja podejrzewam, że do godziny... Do 10 minut tam będę. Do godziny 15 będę u ciebie z powrotem. Okej. Okay. O kuś. Co tam się dzieje? Nie pytaj. Muszę wiedzieć, na bieżąco. Nie chcesz wiedzieć, chłopie. To jest pełne partnerstwo, więc wiesz, musisz się tutaj zwierzyć mi z tego, co tam napsociłeś. Ja zobaczę sobie u ciebie na materiale. I wyczaiłeś, gdzie już jest te titałko? Jakie titałko? No, trąba. No, klakson. Ale nie wiem, na klawiaturze nie wiem. Ja mam pod tym, pod padem, więc... Klikam w dół we wszystko. A, jest, pod G! Ptactwo leśne, króliczki, zajączki, wszystko wystraszyłem. Ale tutaj zapada zmrok. Nie powinniśmy się rozdzielać. Nocny owca zaraz przyjdzie. Dobra, już. Masz kotwiczkę? Przestań. Pamiętam, jak ty zdziwiłeś tego. Znaczy, Adamek się zdziwił, nie? Ja ktoś tam szybko przeskoczył, a Lucek mu wyskakuje z tekstem, bo ja mam kotwiczkę. Albo jak ten, albo jak się zabiłem. Od razu na początku, ty się pytasz, co się Lucek stało? Bo ja byłem w szoku, no byłeś koło mnie, Lucka nie ma. Mówię, co jest, kurde, grane, gdzie ten chłop się stracił? Do Gulika wpadł, czy co? On się wpierniczył do tej strefy, nie? Ale ja się ciebie nabijałem, a sam tam wpadłem, nie? Gdy ja miałem... Ale... Właśnie. Ale impreza była, nie? No była, była. Bawiliśmy się przed nią. No, trzeba to kiedyś powtórzyć. Oczywiście, że już tak. Już tak my się dobrze bawili. Z Kuśkiem. Kuśka trzeba to wciągnąć. Znaczy no, Kuśek miał być, tylko że wieżak było, nie? Nie, ja tam słyszałem, że ten... Że już będziemy się ustawiać powoli. Tak, na następną grę. No Kuśek miał pecha po prostu, ale teraz... Będzie wszystko gitara. A no to spoko. Potem grałem, wiesz, single player, nie? Na tej trybie kampanii. I miałem coś takiego, że zapomniałem sobie wyłączyć publicznego serwera i grałem. Znaczy, zapomniałem sobie włączyć na prywatny. No dobrze powiedziałem, nie? Zapomniałem sobie włączyć publicznego. I grałem w nocy, bo miałem tam znaleźć próbki tego zielonego pierwiństwa, co ucieka, tych biegaczy takich zielonych, nie? Ty, i nagle patrzę, tryb tego mi się włącza, nie? Łowcy. Tryb łowcy i inny gracz na mnie zaczął polować. Ty, jednego skasowałem, nie? Jednego skasowałem, a drugi mnie zabił. Kurde. Także było... Było klawo. Okej. Okay. Wiesz co, powiedz mi teraz, jak ty złożyłeś tą przyczepkę? Tam masz akcję, złóż przyczepę do transportu. Wow, nic jak naciśniesz, wiesz, no. Jak na V naciśniesz, nie? Tak, chyba. No to ja tam, gdzie są te akcje. No ale to czekaj, no, bo ja tutaj mam... Co ja tutaj mam? To już ci mówię, co ja tutaj mam. Mam zmień pojazd, odłącz naczepę, wyłącz silnik. O, to nie masz długich kłod zainstalowanych. Ja mam tą krótką taką, no. No, musisz mieć długie. A, to chyba, że tak. No to spoko, to wszystko tłumaczę. I ja już wracam do ciebie. Tak jak powiedziałem, do ciebie powinienem dotrzeć. O, sobie czekaj jeszcze, żeby było jeszcze szybciej. Ja sobie GPS-a nastawię, bo nocka zapadła. Chociaż, ale dałem. Co? Ty, ja mam ładunek 6, a nie 4, jak myślałem. No co ty gadasz? No, teraz właśnie przeczytałem, ale jaja. A ja ile mam? A ty masz na tym tutaj załadowanym, ale nie wiem, czy 2, czy 4 właśnie, czy ile. No 2 jest chyba minimalnie. Na tym niebieskim, co zostawiłeś go tutaj. O, grzesz, siwy dym. I po co ten cały zachód? Dobra, spoko, mamy radę. Czekaj. Ale zachód. Bardzo dziki zachód. Chociaż wcale tutaj nie jesteśmy na zachodzie.
Bardziej na wschodzie. Bardziej na wschodzie niż na zachodzie. Dobra, ja jadę już drzewo chyba zawieść. Mam nadzieję, że tym pomarańczowym, kurczę, starczy mi paliwa. Ja mam tu cysternę, jak coś. Ale pełną? Właściwie to możesz się ten... przeteleportować tutaj, do tego niebieskiego już nim jechać. W sumie mógłbym, bo jak ty masz 6, no. Ale przydałby mi się koń dodatkowy do holowania. chyba nie. No to po co ja tu targałem tyle niepotrzebnych kilometrów, no? Sasza, to was 10 powinno. Damy radę. No, znaczy wiesz, słuchaj, mamy po jednym ramieniu. Po jednym kamieniu zaliczonym. A czekaj, a ty kiedy zlamiłeś? No, wiesz, że się tam pogubiłem przy tym ładunku drewna. Bo komuś poświecił mi komunikat jak byk tam w tej malutkiej ramce, że no. Mam złą pozycję. Tylko, że ja na tą ramkę nie zwróciłem uwagi. A miałem ją przed nosem. Dobra, czekać na ciebie, zanim wjadę ja do wody? Tak, ja będę u ciebie do 5 minut. Okej. Wiesz, teraz, jak ja już ciągnę za sobą tą przyczepkę do średnich, to musi się dokonać. Musi się dokonać. Koniec. To znaczy, wiesz, co się musi dokonać. Ja muszę ją zaczepić drewnem. No. Znaczy, doczepić, no dobrze mówię, doczepić drewnem i jo. Lecimy na Szczecin. Dokładnie. Przez Kaliningrad. Prosto do mnie. No a co? To czekam. Nocka jest. Nocnego owcy nie widać. Ale jak ja bym się znalazł tak na żywca, sam w takim wielkim, ciemnym lesie, to bym się chyba zesrał, za przeproszeniem. Poważnie? Fajna sprawa. Nie, powiem ci... U nas jest organizowany taki włóczyki, wiesz? I właśnie pod całą noc musisz czegoś tam szukać. Fajna sprawa. Znaczy, wiesz co, powiem ci, u mnie działa wyobraźnia. Ja jestem tym typem człowieka, któremu działa wyobraźnia. Może dlatego tak dobrze się bawię w grach komputerowych. Mhm. Gdzie horrory naprawdę mnie straszą, aczkolwiek gdy oglądam filmy, horrory, to mnie bawią. Moja żona mi mówi, wariacie, z tobą nie będę oglądała horroru, bo ty się zawsze śmiejesz. Także się nabijam jak nie wiem co, nie? Tak jak powiedziałeś, niektóre horrory są tak denne, że na przykład, wiesz, jest jakaś grupa i nagle ktoś jeden się oddala od grupy, bo on jemu się umyśli, że musi się wrócić po kotka, którego zostawił w domu, nie? Mhm. Są takie durne horrory właśnie i to mnie bawi. To mnie bardziej rozśmiesza, a czasami nawet irytuje niż... Bo niektóre fabuły są tak kretyńskie tych filmów. No są, niestety. Że to obłęd. Jak im jest szkoda kasy na takie hollywoodzkie buble niektóre. No jak to? Przecież wiesz, jaką to ma oglądalność? Głupota jest w cenie. No ale wiesz, filmy pod tytułem, no moja żona to nazywa filmy z Biedronki. To znaczy takie filmy, które się kupuje w koszu między marchewką a pietruszką za parę złotych. No. Moja żona to tak po prostu nazywa filmy z Biedronki. Takie filmy no z Biedronki zazwyczaj lecą na Pulsie, nie? Jak jest ta telewizja Puls, to tam my się śmiejemy, tam lecą filmy z Biedronki. Takie mało budżetowe, można powiedzieć, że nawet... W ogóle nie budżetowe. Że w ogóle nie budżetowe. Takie jakbyśmy my nakręcili. To, i wiesz, to lepsze nawet, nie? No. Ale nie powiem, zdarzają się perełki niskobudżetowe, które naprawdę mają dobrą fabułę i naprawdę są dobrze zrobione. No. Znaczy, wiesz co, no nie możemy też tutaj lekceważyć nieprofesjonalistów, bo powiem ci taki przykład, no na przykład... No może nie kompletnie po filmie, ale po takich wydarzeniach, wiesz, sięgając chociażby w historię, mieszając z Biblią, na przykład totalny nieprofesjonalista, czyli kto? Noe, prawda? Był amatorem i popatrz, pozbijał barkę i przeżył powódź i przewiózł tyle zwierząt, prawda? A proszę bardzo, profesjonaliści zrobili Titanica i na pierwszym rejsie poszedł na dno. Także tutaj amatorszczyzna również ma swój potencjał, no nie powiem, że nie. Dobrze wykorzystana amatorszczyzna również potrafi zrobić, że tak powiem, furorę i zwrócić uwagę na siebie.
Nie pojechałem po paliwo, ale starczy, do rocznego. Ale ja mam tu cysternę. No. I mam jeszcze 1000 litrów, więc spokojnie, mogę cię dotankować. Jeśli ja już się ładuję, ciebie tu nie widzę. Ciemność widzę. Za tobą jestem. Za tobą jestem w moim zastępczym samochodzie. No już cię widzę. Jedziesz na tym, na kogutach? Na kogutach, no. O, są tutaj. Coś ty skubaniutki. Tak jak mówiłem, do 15 po będę. To znaczy do 15 okay. po godzinie nagrywania. Jejku, jakimi ja szyframi tutaj się posługuję. Szyfry, które rozumiem tylko ja. Kod Enigma. Damy radę. Ja cię od razu jak tu będziesz w tym miejscu, to podtankuję cię. Powiedz mi jedną rzecz. Czy przed aktualizacją była taka czerwona strzałka, czy ona teraz dopiero jest? Bo ja jej nigdy wcześniej... Była. Była, tak? Bo ja jej nigdy wcześniej nie zauważyłem, dlatego ona mnie zdezorientowała. Tankuj się ode mnie. To... Chyba, że ja to muszę zrobić. Tak, okay. Ty nie musisz zatankować. Dałeś punkty za ładunek, mam 4. Proszę bardzo. Moje 4 tutaj są, słuchaj. Moje Poważnie? 4, to wystarczy? Moje 4 i twoje 6 to by wystarczyło, bo 8 potrzebujemy. Ja nie muszę jechać w tandemie, ale pojadę, dlatego że słowo się musi... Jak to, czekaj, jak to Biblia mówiła, że słowo chciałem się stało, prawda? Więc... No dobra, spoko. Według biblijnego powiedzenia. Wyzwanie. Jest wyzwanie, jest zabawa. Jesteśmy ambitni. Dowieziemy więcej niż możemy. Może jakieś dodatkowe achievementy nam tutaj wbiją. Wątpię. Jakbyśmy odblokowali jeszcze tamtego... Jakbyśmy tamtego dziada jeszcze odblokowali, ten drugi samochód. A kurczę, jestem też ciekawy, jak mi się to uda. Kurde. Zablokowałem ci drogę. Co? Tak, zmiataj stamtąd. Czemu ja się nie mogę? Aha, dobra. Ja jestem teraz ciekawy, co to być za komedia mi wyjdzie. Albo taki komedia, albo komedia. Uważaj, bo ja się tu wysypałem. No wiesz co? Poważnie. Wiesz co? Poważnie, naprawdę uważaj. Nie widzę nigdzie tam twojego tego. Zobacz na mapkę. Ty czekaj na mnie. Ja ty tam już Czekam. Ja już przy wodzie jestem. No nie, właśnie, przy wodzie. No, widzę, że ty jesteś przy wodzie. No to wio, to jedziemy. No, czekam. Tylko mówię ci ostrożnie tutaj, bo jest w pewnym momencie taki spadek. Ja się tu przejechałem ładnie, ale widzę, że tobie ładnie idzie, chyba. Ja się nie zaczepiłem. Co tam się dzieje? No kurde, byłem pewny, że się zaczepiłem, a się nie zaczepiłem. Nie, no to wiesz, to się muszę podczepić. Ej, ale to nie potrzeba, żebyś tym niebieskim jechał. No, ale tak jak ci powiedziałem. Wiesz o co chodzi, Lucjan? Wiesz o co chodzi? Dobra, spoko. Nasza widownia żąda krwi. I my im musimy dać tej krwi. Bo jak nie, to wiesz, nas podeżną. Więc zastanów się. Co? Dobra, albo my, albo zadanie, które sobie postawiliśmy. Dobra, to zabijemy zadanie. No właśnie. No to wio. No, dawaj. Ja się zagrzebałem! Widzę! Dobra, wyciągnę cię. Lucjan, czekaj, ja tutaj już teraz znowu zbaraniałem, o co tu chodzi. Ciebie kłoda zablokowała. Nie. Ja już wiem, o co chodzi. Ja się po prostu na odwrót zaczepiłem. Kumasz? Aha, no. Myślałem, że ręczny. Nie. Nie ręczny. Ja cię na odwrót zaczepiłem. Okay. Możesz mnie pociągnąć trochę? Okej, już cofam. Tylko jak ty mnie pociągniesz, to tam mi się odepnie lina. Chyba nie. Tak, chyba tak. Tak? Mhm. Dobra, próbujemy. Okej. Okay. Uwaga. Nie chcę, żeby się odpięła. No ale wyciąg mnie, no. Spróbuję.